arn.eu. Wydane z końcem 1996 roku Diablo było grą przełomową. Swoją premierą zapoczątkowało trwającą dekadę dyskusję na temat rozdzielenia gier RPG od tak zwanych hack and slashów. Dzięki odsunięciu się od znanej dobrze gatunkowi rozgrywki turowej zainteresowała nowe grono fanów i zainspirowała przez lata dziesiątki naśladowców. Od dziś jest też po raz pierwszy w swojej historii dostępna do zakupu w cyfrowej dystrybucji, wyłącznie na gog.com, gdzie znajdziecie ją bez zabezpieczeń DRM i przystosowaną do działania na współczesnych komputerach. I tak działa również tryb online, w tym klasyczny Battle.net. Jeśli mogę pozwolić sobie na odrobinę prywaty, a mogę, z definicji tego, że to felieton, o sukcesie pierwszego Diablo nie zadecydowała forma rozgrywki. Z tą studio walczyło przez pierwszych kilka miesięcy produkcji najpierw w formie turowej, potem decydując się ostatecznie na rozwałkę w czasie rzeczywistym. Natomiast kluczem do serca graczy okazało się idealne zrozumienie tego, co czyni grę wideo interesującą. Jak usprawnić doświadczenie tak, by siadając do monitora nie można było się od niego oderwać. David Brevik, ojciec Diablo, wydestylował esencję wczesnych komputerowych i papierowych gier RPG do kilku podstawowych filarów. Tym pierwszym, który wzbudził przy premierze najwięcej kontrowersji i paradoksalnie zdobył serii rzeszę fanów, to odcięcie się od długiej narracji, przeklikiwanie się przez kreatory postaci i obserwowanie każdego rzutu kostką. Diablo było dynamiczną grą akcji, gdzie krew demonów lała się gęsto, a skomplikowane tabelki zastąpione zostały paskiem zdrowia oraz many i klikaniem myszką. Cała matematyczna magia działa się w tle, a grający nie musiał, jeśli nie chciał, zbytnio się w nią zagłębiać. Drugim i najważniejszym było zdanie sobie sprawy, że gracze kochali papierowe RPG za ich nieograniczony potencjał. Wczesne roguelike'i z lat 80. zdobywały popularność nie fabułą, a swoją nieprzewidywalnością. Każda gra, w na przykład Morie, była zupełnie świeża, gdyż przy starcie tytuł generował nowy losowy loch. Gracz nie wiedział, czego spodziewać się rozpoczynając przygodę, a mimo to stawał się coraz lepszy dzięki sumie zgromadzonych doświadczeń. Gdy graficzne gry zaczęły wypierać te tekstowe, roguelike'i wymarły na rzecz tytułów budujących historię poprzez obraz i dźwięk. Słowami Billa Ropera, producenta Diablo, chcieliśmy przełożyć losowość i emocje gier takich jak Moria, NetHack i Rogue i przenieść je w lata 90. przy użyciu fantastycznych grafiki i dźwięku. I to znalazło się w sercu Diabła, bo któż pamiętałby dziś o nim, gdyby trafił do sprzedaży w identycznej formie, ale bez swoich losowych lochów. To one, choć rzadko przychodzą graczom do głowy w pierwszej kolejności, stanowią powód, dla którego do Diablo warto było podchodzić znowu i znowu i znowu. Czy to zmieniając klasę postaci, grając z kumplami po sieci, czy po prostu wracając do sanktuarium, by przebrnąć przez nową porcję generowanych proceduralnie podziemi. To emocje związane z szukaniem lepszej magicznej broni, czy schodów do zejścia głębiej w czeluści piekieł pompowały endorfiny. Coś, czego nie można było doświadczyć w standardowym, fabularnym RPG-u. Podstawą każdej gry tego gatunku jest w jakimś stopniu losowość, ale błędem, jaki popełniało wiele ówczesnych jego przedstawicieli, było sprowadzenie go do szabrowania przedmiotów, wypadających z otwieranych skrzyń czy pokonanych przeciwników. Jest to oczywiście czynność niezwykle uzależniająca i którą prześledzić można pewnie do dzisiejszych lootboxów, ale daleka od granicy tego, na co pozwalało plastyczne komputerowe medium. Stąd też Diablo potęgowało poczucie dynamizmu, podkręcając pokrętło randomizacji na maksa. Jego sposobem był losowy generator lochów gry. Każda zaczynała się w zawsze tak samo wyglądającym miasteczku Tristram i fabularnie dotyczyła zła lęgnącego się w podziemiach tamtejszego klasztoru. Od swojego najwcześniejszego konceptu z 1994 roku schemat był zawsze taki sam. Znajomy widok uliczek mieściny przełamywany zostawał, gdy grający zstępował do wymieszanego podziemia, dzielącego między nowymi grami jedynie podstawowe elementy wspólne, stanowiące gameplayową kotwicę. Schody, kapliczki, skróty i to dzięki nim gracz instynktownie wiedział, czego tak naprawdę szuka pod ziemią. Eksplorował po omacku, ale nie był zagubiony.
Ograniczenia ówczesnej technologii były jednocześnie błogosławieństwem, jak i przekleństwem Diablo. Komputery są bowiem bardzo dobre w obliczeniach, ale jest coś, czego nie posiadają – wolnej woli. Oznacza to też, że nie potrafią podejmować decyzji, czyli na przykład wybrać losowej liczby. Jak więc zbudować losowy loch, gdy komputer nie rozumie pojęcia przypadku czy wyboru? Odpowiedzią od zarania komputerowych dziejów są tak zwane RNG, generatory liczb losowych. Nawet dziś komputery nie potrafią wymyślić losowej liczby. Po prostu jest to dla nich niemożliwe. Dlatego programiści wymyślili na przestrzeni lat wiele sposobów na obchodzenie tego problemu poprzez generowanie tak zwanych liczb pseudolosowych, deterministycznych wyników, które z punktu widzenia obserwatora mogą wydawać się przypadkowe. Współcześnie, aby wynik był niepowtarzalny, używa się tak zwanego ziarna. Jest to wartość, która podstawiona pod algorytm generujący wynik da nam jakiś unikatowy rezultat. Na przykład wrzucenie do równania aktualnej daty i godziny da inny rezultat co sekundę, wystarczająco dla prostych zastosowań, ale nadal nie jest to wynik przypadkowy. Dwa komputery generujące liczbę z tym samym ziarnem w identycznych warunkach zwrócą ten sam wynik. Oczywiście jest to dość prymitywny przykład, w realnych zastosowaniach korzysta się z dużo bardziej skomplikowanych ziaren i algorytmów, na przykład entropii zachowania samego użytkownika. Czemu by nie wykorzystać jako ziarna dystansu, jaki przebyła myszka gracza od uruchomienia programu? Pewne aplikacje szyfrujące proszą użytkownika o machanie myszką w losowym kierunku, tworząc w ten sposób unikatowe i w pełni losowe ziarno do stworzenia swojego klucza. Problematyczne dla komputerów ziarno było natomiast zbawieniem dla twórców Diablo. W 1996 roku, gdy gra trafiła do sprzedaży, przechowanie masywnej ilości informacji związanej z wygenerowanymi obszernymi mapami byłoby problematyczne lokalnie, a co dopiero przez sieć, gdzie każdy gracz musi mieć przecież dostęp do tych samych olbrzymich lochów. Ilość danych do zsynchronizowania między klientami byłaby olbrzymia jak na możliwości domowych modemów lat 90. Pojęcie ziarna rozwiązywało ten problem. Za każdym razem, gdy gracz schodził na nowe piętro podziemia, losowano nowe ziarno i uruchamiany był moduł tworzący nową planszę w oparciu o tę liczbę. Każdy z 16 etapów podziemia gry miał swoje unikatowe wymagania. Na przykład na 6 poziomie lochu zawsze wygenerować musi się komnata kości. Ponieważ wszystkie egzemplarze gry używały tego samego algorytmu do generowania map, nie trzeba było zapisywać całego ich układu w pliku zapisu, ani też przesyłać do innych graczy w trybie online. Wystarczyło tylko przechowanie tablicy ziaren, które podstawione do generatora tworzyły identyczne lochy u każdego grającego, oszczędzając cenne zasoby i przestrzeń dyskową. Pozostaje jedynie pytanie, w jaki sposób Diablo generowało nowe mapki. Zerkając w kod źródłowy gry, zauważymy, że nie są one w 100% przypadkowe i nic dziwnego. Pozostawiając losowanko matematyce, uzyskalibyśmy mapy, których nie da się ukończyć, czy nie mające absolutnie żadnego sensu. Dlatego David Brevek wykorzystał kombinację gotowych elementów i szczypty przypadku. Był też na tyle miły, by na potrzeby tego materiału osobiście przeprowadzić mnie za rączkę mailowo przez proces generowania takiego podziemia. Gra podzielona jest na 4 oddzielne lochy. Katedrę, katakumby, jaskinie i piekło. Nie są one tworzone w ten sam sposób. Każdy posiada w kodzie gry swój własny, unikatowy skrypt, dzięki czemu kształt ich korytarzy i pomieszczeń, a także umiejscowienie przedmiotów są wyraziste i odmienne. Z grubsza proces ten wyglądał mniej więcej tak. Gra tworzyła pustą, wypełnioną ziemią planszę o określonych wymiarach, tu reprezentowaną siatką. W kodzie zdefiniowano podstawowe wartości, takie jak minimalna wymagana powierzchnia komnat, czy maksymalna długość danej ściany, a także listę predefiniowanych obiektów, które umieszczone muszą zostać na planszy. Żeby nie powtarzały się zbyt często, niektóre z góry stworzone typy komnat posiadały wiele wariantów, by za każdym razem nie wyglądały tak samo. Posiadając te podstawowe dane, skrypt brał się do roboty i wycinał w ziemi kilka dużych prostokątów, tworzących zarys głównych komnat lochów. Następnie do wypełnienia przestrzeni algorytm rysował też kilka mniejszych komnat, łączonych z głównym obszarem drzwiami i korytarzami.
Większe przestrzenie dzielone były dodatkowo na mniejsze pokoje funkcją, która przecinała je ścianami, co sprawiało, że loch sprawiał wrażenie zbitego labiryntu. W ostatniej fazie wybrane pomieszczenia oznaczane były jako pokoje specjalne. Tam generowali się bossowie czy inne komnaty fabularne. Osobne funkcje kończyły dzieła, wypełniając puste tunele obiektami i przeciwnikami, by na końcu wykalkulować oświetlenie i cienie na podstawie ustalonej już geometrii. Nie był to system idealny, choć kod zawierał kilka poprawek na potrzeby skrajnych sytuacji, które z różnych przyczyn mogłyby uniemożliwić ukończenie danego lochu, na przykład umieszczając wyjście w niedostępnym miejscu, to sporo elementów nadal podlegało dobrej woli programu. Nieraz zdarzały się sytuacje, w których schody na niższy poziom podziemia znajdowały się zaraz przy wejściu. Trzecim po losowym generowaniu przedmiotów i map elementem, który zdefiniował Diablo, było jego sprytne podejście do opowiadanej historii. Tak, za każdym razem odgrywaliśmy tę samą szopkę z ratowaniem świata przed diabłem, ale generator map decydował o jeszcze jednym ważnym aspekcie. O tym, jakie questy udostępnione zostaną grającemu z puli 16 różnych zadań. Ta opcja również brana była pod uwagę przy losowaniu i to od niej zależało, czy podczas gry zmierzymy się z rzeźnikiem, czy może będziemy musieli odnaleźć baner dla Ogdena z tawerny. Hey! You that one that kill all! You get me magic banner or we attack! You no live with life! You kill big uglies and give back magic! Go past corner and door, find uglies! You give, you go! Nie wszystkie zadania były dynamiczne, część powracała za każdym razem, ale nawet taka namiastka rozwidlającej się rozgrywki sprawnie wciągała grających z powrotem do klasztornych piwnic. Summa summarum, Diablo skonstruowane było jako doświadczenie, które nigdy nie musi się skończyć, a dzięki temu na nowo pobudzało ciekawość graczy. Diablo to zresztą temat rzeka. Dobrze o tym wiem, bo na tym kanale znajdziecie również bardziej klasyczny materiał retro-wspominkowy z gry, do którego obejrzenia serdecznie zachęcam. Jednocześnie dziękuję wam za wysłuchanie mojego dziwnego felietonu. To jest koniec. Możecie już wyłączyć film. Nie jestem zbyt dobry w zakończenia. Może dlatego koncept niekończącego się Diablo tak dobrze do mnie przemawia. W każdym razie, pa! Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Steve! Well, what can I do for you? Steve for a moment.